Głównymi bohaterami pracy dzieci byli strażak i policjant. Temat konkursu brzmiał bowiem nasz bohater strażak, nasz bohater policjant. Rozstrzygnięcie konkursu organizatorzy postanowili zorganizować w Państwowej Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Najmłodsi wspólnie z opiekunami mieli okazję zobaczyć m.in. stanowisko kierowania, garaże z pojazdami gaśniczymi. Największą jednak frajdę sprawiła prezentacja samochodu wyposażonego w podnośnik z koszem, którym wznieść można się na wysokość 37 metrów. Strażacy zainscenizowali również gaszenie pożaru wieżowca, prezentując możliwości armatki wodnej. Jak wrażenia? Powiedz nam. Fajnie. Bałaś się tak wjeżdżać wysoko? Nie. Nie, a powiedz mi, co najbardziej lubisz? W strażakach, co ci się najbardziej w nich podoba? Co pokazałaś w swojej pracy? Jeszcze? Rabik idzie? Co narysowałaś? Strażaków, jak się pali. Wjechałaś wozem na górę? Tak. I jak wrażenie? Fajnie. Co najbardziej podobało ci się tutaj podczas dzisiejszej wizyty w straży? Wszystko. A co najbardziej? Nie wiem jeszcze. A wjechałeś tam na górę? Byłem. I jak się podobało? Bardzo. A ludzie jak wyglądali z takiej perspektywy, z tak wysoka? Tak trochę mali. Trochę mali. A powiedz mi, co narysowałeś na swojej pracy? Policję, helikopter, no i wóz strażacki. Mhm. Jak jadą. Jak jadą do akcji? Mhm. A jak myślisz, co jest najtrudniejsze w pracy strażaka? Jaka akcja jest najtrudniejsza? Opanowanie tego wszystkiego. Co narysowałeś na swojej pracy? Strażaka, który ma ten... Jak to się nazywa? W mundurze? Proszę? W mundurze? Tak. I powiedz mi, co ten strażak robił na twoim... Gasił. Gasił pożar? Tak. Jestem tu pierwszy raz, no i wrażenia mam bardzo duże. No, nie spodziewałam się tego, no bardzo fajnie to jest zorganizowane, jeśli do dzieci i do dorosłych, także no super. A zaskoczenie było, kiedy okazało się, że... No zaskoczenie to ten kosz i to jest wnuczek akurat, no jako na 7-latka jeszcze nie chodzącego do szkoły, to tak, no bo to rzadko się zdarzy, żeby tak miał talent mój wnusio. Konkurs przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Prac wpłynęło ponad 200. Wyłonienie zwycięzcy do łatwych zadań nie należało. Wszystkie malowanki, rysowanki, wyklejanki i wycinanki były doskonałe. Dzieci włożyły w nie wiele serca i wysiłku. Warto podkreślić, że jury zachwyciła samodzielność wykonanych prac. Nagrodziliśmy 11 dzieci. Nagrodą główną był odtwarzacz DVD, a także, co wydaje mi się dużo istotniejsze, wizyta tutaj właśnie w komendzie powiatowej wraz z wjazdem do góry na podnośniku, co właśnie niniejszym czynimy. Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w kolejnych konkursach, bo jak widać atrakcji jest wiele. Spotkanie ze strażakami i zwiedzanie ostrowskiej strażnicy na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie. Nic dziwnego, strażacy to przecież prawdziwi bohaterowie, co doskonale wyrazili plastycznie ci mali artyści. No oczywiście bardzo się cieszymy, że mogliśmy dzisiaj gościć aż tyle dzieci. Przygotowaliśmy dla dzieci też niespodziankę właśnie w postaci możliwości zwiedzenia naszej strażnicy. Zademonstrowaliśmy sprzęt, dzieci miały również okazję wjechania podnośnikiem na pewną wysokość, także myślę, że na pewno będą zadowolone. Główną nagrodą, czyli przenośne DVD, otrzymała Kasia Marciniak, 6-latka z Sowiny Błotnej w powiecie pleszewskim. Za drugie miejsce dzieci otrzymały walizki na kółkach, a za trzecie miejsce było 7 zestawów małego artysty.